My kochamy Janaczka. I nie bez powodu, kilka lat temu, jeszcze ze świętej pamięci maestro Gabrielem Chmurą, zdecydowaliśmy się, żeby wprowadzić do repertuaru Teatru Wielkiego w Poznaniu Janufę i w ten sposób postawiliśmy pierwszy krok. Natomiast fakt, iż możemy wspólnie z Davidem Pontneyem z Grange Park Opera London produkować, doprowadzić do wystawienia pierwszy raz w naszym kraju Wypraw pana Broczka jest dla nas dużą radością, oprócz tego, że wyzwaniem oczywiście. Mr. Broczek is satirized for being a materialistic, sausage-eating, chauvinistic bourgeois. And all of those things are true. And he looks at, via his journey to the moon, he looks at the world of contemporary art and he finds this world to be full of bullshit, pretension, nonsense, idiotic ideas. So it's a very rich, satirical evening with a zany amount of different ideas in the music, in the text, and on stage. And should be something to be seriously enjoyed. Jest to bardzo uniwersalna muzyka, która na pewno trafi w gusta współczesnego odbiorcy. Jest bardzo czytelna, jest bardzo zrozumiała. Dzięki jeszcze tej inscenizacji, którą przygotował David, to myślę, że już zupełnie jest ona jak najbardziej na czasie. Jest to niesamowicie ilustracyjna muzyka i to jest też w ogóle charakterystyczne bardzo dla twórczości Janaczka, że on tak kreował warstwę muzyczną, żeby ona była bardzo czytelna, nawet mogąc istnieć w oderwaniu od tego, co się dzieje na scenie. Jest to naprawdę perełka. Perełka i myślę, że muszą to Państwo zobaczyć.